Powtarzam to, że każdy naganny, jak powiedziałem, epizod to jest o ten jeden za dużo i on oczywiście rzutuje na całość. Ale też zwróciłem uwagę na to, że jest pewnego typu konieczna zmiana patrzenia na przykład na współautorstwa. Dawniej mówiło się o dopisywaniu przez tego czy innego do takich czy innych prac. Ja w dalszym ciągu tego nie bardzo rozumiem, ale wiem, że są prace fizyków na przykład, pracujących w CERN-ie, które formalnie są podpisywane przez setki osób. Podobno nawet już powyżej 1000. No i tutaj dotykamy bardzo cienkiego problemu właśnie, prawda? Tego etosu uczonego, jeżeli chodzi o branie odpowiedzialności za wynik z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie jakieś takie bezkrytyczne być może w niektórych przypadkach traktowanie tego, że się w jakiś sposób podciąga pod... Ale z drugiej strony, i mam tego pełną świadomość, są prace zespołowe, coraz bardziej zespołowe, coraz bardziej jest ta zespołowa praca ewidentna i są w naukach przyrodniczych, biologicznych, to jest po prostu, no, to jest reguła. Mówię o tym w kontekście zarzutów dotyczących różnych przekroczeń w publikowaniu wyników. Plagiatów, nieuczciwości różnego typu. Ja się zetknąłem z tragicznymi zupełnie, w moim przekonaniu, przypadkami, kiedy ktoś fałszował wyniki w ten sposób, że nie pamiętam, w którą stronę. Raka krtani na jakąś formę raka macicy. W każdym razie raka szyjki macicy. W każdym razie chodziło o to, że te same dane dokładnie przepisał z jednej pracy, podstawiając tę drugą. To znaczy podstawiając rzekome wyniki rzekomych badań z tej drugiej dziedziny. No to już jest kryminalna sprawa, bo to gdyby przypadkiem ktoś się chciał oprzeć na takich wynikach do działalności klinicznej, to mógłbym doprowadzić do tragedii. Prawda? Takie rzeczy się też zdarzały. No jest tropicielem takich kwestii plagiatowych jest pan doktor Wroński ze Stanów Zjednoczonych, który publikuje stale w forum akademickim na ten temat. No są zatrważające te rzeczy, które on opisuje, ale muszę powiedzieć, że też już czasem jakoś boję się, że on już jest, że tak powiem, opętany tą ideą ścigania. A stałe publikowanie tego stwarza wrażenie, jakby naprawdę wszyscy wszędzie uprawiali plagiaty. No jest erozja, no jest, ale ja się boję uogólnień, no. I uważam, że one, no jak to się pięknie mówi, no musiałbym, żeby naprawdę się do tego poważnie ustosunkować, trzeba by mieć pełne dane i zobaczyć. W moim przekonaniu, co jest niebezpieczne, to to, że posłużę się tutaj Bartoszewskim, prawda, że coś może być formalnie dopuszczalne, ale jest no, nieprzyzwoite. No, może mniej. Nie wszystko wypada. No nie wszystko wypada. Ale proszę Pana, no, to jest tak. Ja jestem już staroświecki, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale jak dzwoni do mnie ktoś, co mnie zresztą zawsze irytuje samo przez się, z jakiejś tam firmy. I po pierwsze pyta się, czy rozmawia z panem Andrzejem Pelczar.
to mówię, że moje nazwisko się odmienia. A potem słyszę młody głos, to panie Andrzeju, to i to. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby do mnie mówił ktoś, panie Andrzeju, wiem, że to jest człowiek zupełnie młody. Otóż, czy to jest groźne? Nie, oczywiście, że nie. To jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś tam obyczajów, jakichś tam pewnej kindersztuby, którą ja chciałbym widzieć jeszcze w staroświeckich wymiarach. Ale to jest taki pierwszy maleńki kroczek. To jest taki pierwszy maleńki kroczek, żeby potem w ten sposób, widząc to, jakiś uczeń w telewizji widzi. Prawie tak samo się zwracał do nauczyciela albo i tak dalej. Jest coś takiego związanego z taką demokratyzacją, czy takim... nie chcę się to za daleko iść, bo to już jest... To powtarzam, być może to są bardzo staroświeckie poglądy, ale mnie razi, jak słyszę i widzę wywiad w telewizji. Ktoś... Przede wszystkim naprawdę mnie razi, jak słyszę... Wczoraj słyszałem, prawda? Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. Witam pana premiera. Ja bym powiedział jednak zawsze pan Włodzimierz Cimoszewicz. Rozumiecie, panowie, nie wiem, naprawdę, być może to już naprawdę jest przesada, ale Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej, nie, pan Lech Kaczyński. Niezależnie od moich sympatii czy antypatii, już nie chcę w tej chwili w to wchodzić, ale to jest prezydent Rzeczpospolitej. I to nie jest Donald Tusk premier, tylko to jest pan Donald Tusk premier Rzeczpospolitej. I tak dalej. Otóż to jest może bardzo dalekie od tego etosu, ale to jest związane z tym, co moim przekonaniu nie wypada. Pewnych rzeczy nie wypada. I nie wypada pewnych rzeczy robić na poziomie, tak powiem, bycia nauczycielem akademickim. Są przepisy w tej chwili, które mówią, że trzeba się ubiegać o zgodę na jakąś dodatkową pracę czy dodatkowy etat. Ale w moim przekonaniu, jeżeli są dwie uczelnie w tym samym mieście i ktoś jest w jednej uczelni profesorem i wie, że w tej chwili już jest konkurencja studentów i podejmuje nawet za zgodą rektora pracę w drugiej uczelni konkurencyjnej na tym samym kierunku, moim przekonaniem to po prostu nie wypada. Mimo tego, że to jest dozwolone. Tu jest taka rozmyta granica. I to mnie się wydaje, mówiąc szczerze, bo te kliniczne przypadki tragiczne rzucają cień na wszystkich, ale jednak ogromna większość to uważa, że to jest niedobrze, że to jest, nie chcę powiedzieć potępiarka, ale nie akceptuje. A to takie drobiuteńkie przechodzenie, taka szara strefa między tym, co formalnie dozwolone, a tym, co niedozwolone, jest tu jeszcze taki przedział, coś wypada, nie wypada. Bartoszewski mówił, że warto być przyzwoitym. Nie mówił, że opłaca się być przyzwoitym, tylko mówił, że warto być przyzwoitym. A ja powiem, że warto postępować zgodnie z zasadą, coś wypada lub nie. To jest takie... Dobra. Więc są oczywiście znowu pewne sformalizowane procedury. Wiadomo, co musi być spełnione. Z tym, że oczywiście zaczynamy czasem już wpadać w kompletnie absurdalne rzeczy. Ja nie widziałem tego, więc nie chcę tutaj iść za daleko, ale słyszałem o tym, że był projekt, przynajmniej był projekt skodyfikowania
takiego, który by był dokładnie zdefiniowany, co to znaczy wybitny profesor. No więc no nie możemy się dać wariować. Otóż może łatwiej mi będzie powiedzieć o jakości studiów. Najpierw takie podstawowe liczby. Na przełomie lat 1989-1990 w Polsce było mniej niż 400 tysięcy studentów, 380 tysięcy studentów w ogóle. Jak ja kończyłem kadencję w Radzie Głównej, to było prawie 2 miliony. I były w wielu wypowiedziach kasandryczne stwierdzenia, jakość spadła, w związku z tym to jest tragiczne, zapomnieliśmy o wszystkim, zachłysnęliśmy się ilością, a gdzie ta jakość? Otóż załóżmy, że wszyscy studenci w 90 roku byli kształceni dobrze, nie chcę powiedzieć bardzo dobrze. Na pewno ta liczba tych studentów dobrze kształconych nie spadła. Jestem przekonany, że gdyby nawet przyjąć te mgliste kryteria intuicyjne, to w dalszym ciągu co najmniej 600 tysięcy studentów w Polsce, powiedzmy, jest dobrze kształconych. No więc wobec tego, o czym my naprawdę mówimy? Co to znaczy średnia jakość kształcenia? Trzeba powiedzieć, jak wygląda ta czołówka. To jest pierwszy aspekt sprawy. A drugi. Sam fakt, że studenci, że młodzi ludzie otrą się o środek akademicki. Sam fakt, że będą w Krakowie przez 2, 3, 4, 5 lat jest naprawdę wartością samą w sobie. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Jeżeli to tak wyglądałoby idyllicznie, to od razu mówię, że zdaję sobie sprawę z tego i to trzeba sobie z tego zdawać sprawę dokładnie, że demoralizujące jest to, że niestety wielu absolwentów otrzymuje dyplomy zaświadczające nieprawdę. I to jest problem. Nie to jest, znaczy, rozumiecie, nie można rozdzielać szat, mówiąc, że ponieważ ilościowo to wzrosło, to z tego poziomu. Ten poziom bardzo trudno uchwycić, ale na pewno jest fatalnie, jeżeli dostają, po prostu no, powtarzam jeszcze raz, dyplomy zaświadczające nieprawdę. Z tym się wiąże kwestia tych drugich etatów, o których mówiliśmy. W tym kontekście konkurencyjności uważam, że tego nie wypada robić, ale znowu takie idealistyczne podejście, że w ogóle nie można mieć drugiego etatu. Pomijam kwestie bytowe, kwestie finansowe. To mnie w tej chwili nie interesuje z tego punktu widzenia. Gdybyśmy rygorystycznie zażądali, że mają być tylko jeden etat, to 30% uczelni musiało być zamkniętych. Prywatnych i państwowych. Chyba, że dopuścilibyśmy do tego, że będą grupy studenckie po 150 osób. Słyszałem takie argumenty. No dobrze, prawnik może wykładać dla 2000. Może. Tylko co będzie potem? Jeżeli przyjmiemy, że są jakieś rozsądne granice, liczby absolwentów, magistrantów przypadające na jednego pracownika, no, jeżeli nie z tytułem, to ze stopniem doktora habilitowanego, no może z doktorem, jeśli chodzi o magistrantów, no to się musimy zgodzić, że możemy to zacząć do tyłu liczyć. Jeżeli przyjmiemy, że więcej niż 10 magistrantów, to już jest moim przekonaniem, że jest absolutnie górna granica. Na matematyce jest po prostu nierealne. No. Nie dlatego, że nie ma tylu kandydatów, tylko jest nierealne z punktu widzenia możliwości prawdziwej opieki. Dobrze, ale no 10. No to jak jest 10 profesorów, to znaczy, że może być 100. Magistrantów, tak? No jak będzie 100 magistrantów, to nie może być 2000 na pierwszym roku. No, i tak dalej. Więc tak należy na to patrzeć. I
z jednej strony nie można przesadzać z tym rozdzielaniem szat na temat obniżenia poziomu, bo jak się mówi o tym obniżeniu poziomu, to trzeba zapytać poziomu jakiej grupy, jak to należy liczyć, jaka to średnia ma być, jak to zrobić. To wcale nie jest takie zupełnie proste. Że z drugiej strony nie można lekceważyć tego, o czym powiedziałem. Nie można tolerować fałszu, który niestety występuje wtedy, kiedy obdarza się dyplomami ukończenia studiów osób, które tych studiów naprawdę nie odbyły. No, znaczy odbyły formalnie, ale te studia były po prostu dęte. No i to jest najkrótsze podsumowanie. Znaczy ja nie potrafię tutaj jakichś znowu jednoznacznych, kategorycznych stwierdzeń typu statystycznego przedstawić, ale zwracam uwagę na te dwa aspekty. Mówimy o jakości kształcenia. A jeśli chodzi o jakość pracy naukowej, no to jest oczywiście jakość wymierne, ale w cudzysłowie, przez uznanie międzynarodowe. No. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że przedstawiciele nauk ścisłych są w lepszej pozycji. Publikują po angielsku i w związku z tym ich odbiór na zewnątrz jest możliwy. Natomiast przedstawiciele nauk humanistycznych, którzy piszą po polsku, siłą rzeczy są skazani na odbiór tylko wewnętrzny. Poza znowu specjalistami, którzy znają język polski z innych krajów, a takich jest niewielu. Wobec tego te różne kryteria stosowane tutaj jednolicie to jest nieporozumienie. Mówię to z samą odpowiedzialnością. Osobną sprawą to są też te tak zwane listy filadelfijskie i te wszystkie z tym związane historie. Nie możemy znowu się dać wpędzić w kompletne nieporozumienia. Jeden z moich doktorów pracę habilitacyjną opublikował jako preprint jednego z uniwersytetów kanadyjskich. Ten preprint nie miał żadnego symbolu drukarskiego, więc z punktu widzenia obecnie obowiązujących u nas przepisów, to nie jest publikacja. Ten preprint musiał być wznowiony, bo był takie było zainteresowanie. Ten preprint został zrecenzowany w Mathematical Reviews, jest czasopismo, które informuje, ale i po części recenzuje mniej więcej średnio 40 tysięcy prac matematycznych. Raz na dwa lata wydają taki zestaw około 200 najwybitniejszych prac, najwybitniejszych z punktu widzenia tych, którzy recenzowali. Znaczy wybierają te prace na podstawie recenzji. I ten preprint znalazł się jako jeden z tych 200. Jeden z 200 prac wybranych z 80 tysięcy. A powtarzam, z punktu widzenia punktacji KBN-owskiej to jest zero. No więc po prostu nie można przesadzać te punkty, tak liczone, dają obraz nie najgorszy z punktu widzenia adekwatności do rzeczywistości w stosunku do instytutu, wydziału, ale nie w stosunku do jednej osoby poszczególnej. No po prostu tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że takie przypadki właśnie są, jak podałem, które nie podpadają pod to. A dodam na boku, że matematycy bez tego wiedzą, gdzie jest poziom taki, a gdzie jest taki. No. Niemniej jednak ja rozumiem, że tu chodzi o pieniądze, więc to trzeba robić. Tylko naprawdę nie można wpadać w przesadę. No, na szczęście świat się nie da cały skodyfikować, no, po prostu. A w szczególności nauka się nie da skodyfikować w takiej formie, żeby można było na zasadzie automatycznego wrzucenia do komputera wszystko wyliczać, no, po prostu. Także z tą jakością trzeba też uważać, bo rankingi uczelni to jest osobna sprawa, to też jest. Namawiałem uczelnie, które wygrywały rankingi, żeby oświadczyły, że to jest akurat
To jest pewna informacja, ale to nie jest pełna informacja. No. I to z tymi rankingami trzeba też bardzo uważać. W zależności od tego, jakie się poczynki przyjmie. No. Swego czasu jeden z moich przyjaciół, ówczesny rektor Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że mu wszystko jedno, na którym będzie miejscu, byle był przed Uniwersytetem Jagiellońskim. No. No, no i ja się z nim zgadzam. No. Podobnie mogę powiedzieć w drugą stronę. Dobra. To zaczniemy od wyboru na prorektora. W 1984 roku zostałem wybrany na prorektora do spraw, to się nazywało, dydaktyczno-wychowawczych. Otóż, jak łatwo policzyć, to wtedy byłem raczej jeszcze młodym człowiekiem i nie miałem za sobą na przykład żadnych funkcji typu dziekana. Ja byłem dyrektorem instytutu. Zostałem dyrektorem instytutu, zresztą wybrany zaocznie. Będąc w Nigerii, otrzymałem dwa telegramy. Jeden telegram to był, zostałem wybrany dyrektorem instytutu, podaj propozycję dwóch wicedyrektorów, a drugi zostałem wybrany prodziekanem, podpisał się Andrzej Białas, który był dziekanem. No więc odpisałem Andrzejowi Białasowi, że dziękuję, ale wezmę dyrektorowania, o kandydatach na wicedyrektorów porozmawiam, jak przyjadę. Otóż po tych 3 latach zostałem zaproponowany przez Gierowskiego oczywiście, ale trochę było stymulacji ze strony studentów. Prawdopodobnie to było sprzężenie zwrotne w jakiś sposób. To znaczy Gierowski zastymulował studentów też. Bo wtedy był. Zresztą teraz jest taki przepis, że kandydat na to stanowisko prorektorskie musi uzyskać aprobatę elektorów studenckich. Otóż ja byłem do odstrzału przez ministerstwo wtedy, kiedy się to wszystko działo, to znaczy wtedy tej fali skreśleń rektorów, prorektorów, dziekanów. To był rok 87. Zostałem uratowany przez to, to jest moje domniemanie, ale jestem przekonany, że mam rację, że rektor Gierowski zgodził się kandydować do Sejmu w tych ostatnich dętych wyborach. Co miałem mu zresztą za złe. I uważam do tej pory, że popełnił błąd. Do tej pory o tym nie mówiłem, ale ponieważ już raz zostałem sprowokowany do tego, to powiem o tym szerzej. Ja się o tym dowiedziałem z prasy, z radia. I wtedy postanowiliśmy, to znaczy rektor Koi, Gołębieski i ja, złożyć dymisję. Ale nie zrobiliśmy tego z szumem, tylko na ręce Gierowskiego. Gierowski prosił nas o jeszcze wstrzymanie, że tak powiem, tego, po czym odbyto ze mną wiele rozmów. Krótko mówiąc, Podziemna Solidarność ze mną rozmawiała na ten temat. Spacerowaliśmy na plantach, na odcinku między Kolegium Nowym a Wawelem. I pod wpływem tych rozmów, różnych zresztą nalegań, jeszcze innych, doszliśmy do wniosku z Gołębieskim i Kojem, że rzeczywiście może wycofamy te rezygnacje, ale zażądałem, żeby to zostało zaprotokołowane. Niestety tego nie mogę znaleźć w takiej formie, że została podana oficjalnie na posiedzeniu Senatu, bo do tej pory tego nie było. Wiadomo, że złożyliśmy rezygnację. Po czym, i tutaj właśnie było sformułowanie, które doskonale pamiętam, bo podyktowałem, na skutek próśb rektora, w odpowiedzi na prośbę rektora Gierowskiego, magnificencji rektora Gierowskiego oraz w różny sposób wyrażoną opinię środowiska, wtedy każdy rozumiał, co to znaczy, ci a ci zdecydowali się wycofać te rezygnacje. Otóż Gierowski wtedy się zdecydował na krok heroiczny. Doskonale sobie z tego zdaje sprawę. On naraził na szwank swoje heroiczne, że tak powiem, wyobrażenie
przez to, że się zgodził kandydować. Znaczy, do którym wejść do Sejmu. Mając na względzie dobrą uniwersytetu. No nikt nie mógł przewidzieć, jak to się skończy. No to trzeba było mieć wizjonerskie, prawda, zdolności. Znaczy ja nie miałem wątpliwości, że to się rąbnie od chwili, kiedy stan wojenny po prostu wprowadzono, to tylko nie wiedziałem kiedy. Krótko mówiąc, to absolutnie nie zmienia mojej niesłychanie wysokiej oceny całych dwóch kadencji rektora Gierowskiego. Uważam, że zrobił dla uniwersytetu więcej niż ktokolwiek wtedy mógł zrobić. I nie wycofuję się z tego, że dobrze zrobiliśmy, że wtedy złożyliśmy rezygnację. I prawdopodobnie dobrze, żeśmy się wycofali z tego. To był też sygnał dla studentów. Żaden student za mojej kadencji prorektorskiej nie został skreślony z listy studentów. Teraz miałem takie pytania, że zawieszaliśmy w prawach studenta. A tak, bo w ten sposób się ich broniło. Był taki przepis, że jeśli rektor nie reaguje, to reaguje minister z urzędu, co oznaczało wyrzucenie. Otóż każdego studenta aresztowanego natychmiast zawieszaliśmy w prawach studenta. To była reakcja rektora. I rozpatrywało się normalną procedurę przed komisją dyscyplinarną. Komisja dyscyplinarna miała prawo wezwać na świadków każdego, który występował przed kolegium orzekającym lub sądem. Ani razu, ani jeden się nie zgłosił, bo to byli zamawcy. No więc się umarzało z tego powodu. Studentom się nic nie działo, poza tym, że byli okresowo zawieszeni. I to było postępowanie rutynowe. To było już, zresztą myśmy jeździli wtedy na rozprawy, czy na rozprawy sądowe takiej grubszego kalibru to ja jeździłem, a na rozprawy takie mniejsze do kolegium orzekających to jeździli podziekani do spraw studiów. Okej. Wracamy do tego okresu. Kończy się ta kadencja. Były takie przepisy, że należało zgłosić kandydatów na rektora ministrowi. I minister miał prawo weta. No i w stosunku do Pelczara zastosował to prawo weta. Także to było to pierwsze moje zetknięcie się z kandydowaniem na rektora. Rektorem został wtedy Aleksander Koi. I później, no to był rok 90, zmieniła się zresztą ustawa. Pod rządami tej nowej ustawy zostałem wybrany, no, w pierwszym głosowaniu. No i tyle. No i stanąłem przed problemami, o których mi się nie śniło. No. Jeśli chodzi właśnie o to, że nowa ustawa umożliwiła różne nowe rzeczy. No potem była kwestia powrotu medycyny, no i tak dalej. No, to ten wybór nastąpił szybko, nic więcej. No. Zresztą był tutaj, to był w auli Collegium Maius. Chyba, no ja byłem oswojony z tą myślą, bo to nie ma co ukrywać, no nie było to dla mnie, jak już, nie było to dla mnie niespodzianką, no ja wiedziałem, jak to będzie. No mogłem, miałem pełne dane do tego, żeby przypuszczać, jaki będzie wynik, no więc to nie było dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, w związku z tym ja byłem oswojony z tym. No, nie chcę być tutaj banalny, no ale oczywiście poczucie odpowiedzialności, no to nie ulega wątpliwości, że jest, że pamiętam, że powiedziałem w przemówieniu inauguracyjnym, że musimy być optymistami, bo nie mamy innego wyjścia, no po prostu. Wtedy problemem były finanse. Naprawdę. No mówiłem o tym epizodzie, że nie miałem na pensję po prostu. I to był główny powód. No a poza tym takie śmieszne historie. No. Jechałem na pierwsze posiedzenie konferencji rektorów polonezem. No. I rozkraciliśmy się w kozich głowach. W związku z tym na pierwsze posiedzenie w Łodzi dojechałem autostopem. No, takie wejście było fajne, spóźniłem się. Tego, no. Potem tym samym polonezem jechałem 2 miesiące później na
konferencję rektorów zwołaną przez ministra. Rozkazaliśmy się w Radomiu. Dojechałem autostopem. No i były dwa polonezy. Jeden ten, który się rozkazał, jeszcze taki drugi rezerwowy. No i powiedziałem, że to trzeba jednak coś zrobić z tym. No, no więc zadecydowaliśmy, że kupujemy nowy samochód, a tyle się sprzeda. Zresztą udało się uzyskać odpowiednie tam zniżki. No mniejsza z tym. No, krótko mówiąc, to był czysty interes. Ale ja zrobiłem błąd, bo ja kupiliśmy Forda Scorpio czarnego. To wtedy był najlepszy samochód taki z punktu widzenia oglądu tutaj w Krakowie. No i ja nie wziąłem pod uwagę, że wtedy samochody się dzieliły na polonezy i inne, a inne się dzieliły na czarne i inne. No i kupiliśmy czarnego i wtedy już mi się zdarzyło słyszeć, że sobie kupiłem ekskluzywny samochód, podczas gdy można było kupić furgonetkę. No i argument, że natychmiast się to zaczęło zwracać, dlatego że na przykład na wyjazd zagraniczny pani dyrektor Dyrkowa mogła wziąć dwie osoby oprócz siebie i kierowca i pojechali samochodem, no a tym polonezem się nie dało jechać za granicę, bo się rozkraczał, no. Więc no to są takie drobne rzeczy, no ale to okej. Okay. Biurokracja była wszechwładna na uniwersytecie i gdzie indziej, no przecież w ministerstwie to ja też jak w Radzie Głównej byłem. Problem polega przede wszystkim na tym, i to jest w moim przekonaniu uniwersalne, że nie tylko chyba nasz system, ale w ogóle te wszystkie tryby biurokratyczne są tak skonstruowane, że niebezpiecznie jest zrobić coś no, dla tego, który podejmuje jakieś decyzje. No niebezpieczne jest podjąć jakąś decyzję, która nie jest już usankcjonowana tradycją iluś tamtego i wszystkimi paragrafami. No, każde wychylenie się minimalne jest już obarczone takim niebezpieczeństwem, że się po prostu ludzie boją. No, no i to jest główna przyczyna tego, że biurokrację strasznie trudno zwalczyć, bo na to, zwalczyć. Żeby biurokrację rozsądnie używać, no bo tak to trzeba powiedzieć. No to są opory związane z, no ze stymulacją. To znaczy chodzi o to, że wygodniej jest nic nie zrobić albo zrobić od kropki do kropki, a cokolwiek poza tym, jakakolwiek inna interpretacja, to już jest ryzyko. No. Zatem oczywiście jest wiara w to, że się wszystko da skodyfikować. No ja polska ustawa o szkolnictwie wyższym przedwojenna to jest rzędu 10 stron, no coś takiego. No. Fińska ustawa obecnie obowiązująca to jest 6 stron. Obecnie, przepraszam, 3 lata temu, no, żeby było. No a u nas, nie wiem ile to jest, 200 stron teraz, coś tego rzędu, no. W krajach na pewno grubo ponad 100 w tej chwili. I jest mnóstwo tych paragrafów, no naprawdę, no. I statut jest też ja nie wiem, no. Jest tendencja do tego, żeby uznać, że wszystko da się skodyfikować. Nie da się wszystkiego skodyfikować, po prostu zwyczajnie się nie da i całe szczęście, ale mamy tendencję do tego, żeby wymieniać wszystko po kolei, wszystkie możliwe przypadki. No nie ma możliwości wszystkich przypadków wymienić. No, i tak dalej. No. Ale muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że no ja się tym nie musiałem tak mocno zajmować. No, był projektor Sondel do tego. No. Który zresztą zajął się wtedy energicznie odzyskiwaniem różnych rzeczy, które uniwersytetowi się należały, czy nieruchomości, budynki. On mnóstwo rzeczy odzyskał. Także to na marginesie mogę powiedzieć. Więc
Ja muszę powiedzieć, że bo ciągle jest ten okres rektorowania i prorektorowania. Otóż ja myślę, że dla mnie najcięższy był okres prorektorowania i to z takiego powodu. Ja jestem tak skonstruowany, że mogę pracować dosyć długo, po kilkanaście godzin na dobę. Ale muszę mieć przynajmniej parę godzin absolutnego, możliwości wyłączenia się. Otóż wtedy, w czasie prorektorowania, nie było ani dnia, ani godziny. O każdej porze dnia i nocy mógł zadzwonić telefon, że jakiś student jest aresztowany, że należy natychmiast reagować. I to było obciążenie najbardziej dolegliwe, muszę powiedzieć. Także jeśli chodzi o odczucia, to są tego typu. Profesor Andrzej Zajc, wtedy nie był jeszcze profesorem, był docentem, uczeń profesora Gołąba, geometra. Potem przeszedł na Akademię Pedagogiczną. W tej chwili jest emerytowanym profesorem tamże. Był w Nigerii, jak powiem, na kontrakcie polserwisu. Jak on tam się znalazł, to ja tego nie wiem, prawdę mówiąc. I tak powiem, spodobał się. I po chyba 4 latach, nie pamiętam, chyba 4 lata był, i wrócił z prośbą od tamtych władz, żeby kogoś przysłał, no, krótko mówiąc, na swoje miejsce. No i no dobra, no to ja się wypełniłem tamte formularze. Po czym dostałem mianowanie, letter of appointment, tak to się pięknie nazywało. No i między innymi tam było napisane, że oczywiście przyszło mi bilety lotnicze, żona, dzieci i tak dalej, wszystko cacy. No i czekałem na te bilety. Bilety nie przyszły. Natomiast przyszło stwierdzenie, że ponieważ nie stawiłem się 1 października 1977 roku, to mój appointment jest withdrawn, skreślony. No to się wkurzyłem i napisałem do nich, że żądam 3-miesięcznego wynagrodzenia, bo tu poczyniłem kroki, rzeczywiście oczywiście, związane z urlopem. I że to samo żądanie wysyłam do ich przedstawicielstwa w Londynie, bo oni mieli takie przedstawicielstwo, takie quasi dyplomatyczne w Londynie. I dostałem odpowiedzi, śmiali się ze mnie. Tutaj, ale ja też się traktowałem to trochę, podałem numer konta, jaki miałem przesłać. I pół roku później dostałem następny letter of appointment, bez słowa. Z tym, że zaliczyli mi już, oni tam co rok podnosili kategorie. Zaliczyli mi tak, jakbym był pracowo. O jedno poszedłem wyżej finansowo. I co więcej, przysłali mi allocation na dom. Co jak przyjechałem do Nigerii, nie chcieli wierzyć ludzie, bo tam czekali miesiącami na to, żeby dostać taki przydział. Siedzieli w hotelach. No i pojechałem. Spotkałem się z szefem departamentu, który zaczął od przeproszeń. Ja powiedziałem, że jest ok, w porządku, wszystko mam, co trzeba. No i miałem idealne stosunki później. Zatem on się zorientował, że ja nie mam zamiaru go wygryźć. Zresztą porządny doktorat miał amerykański. W związku z tym miałem idealne stosunki na departamencie. No i zacząłem pracować. Miałem wykłady, uruchomiłem takie proseminarium, co od razu się zrobiło głośne. Po czym opracowałem im program studiów po prostu. Thank you.